Miliony kobiet przez całe życie cierpią z powodu przemocy. Przemoc wobec kobiet jest najczęstszym, lecz najrzadziej karanym przestępstwem na świecie. Przejawia się w życiu codziennym, w czasie wojny i po jej zakończeniu. Co roku 1,5 do 3 milionów kobiet umiera wskutek przemocy lub brutalnego traktowania. Teściowie i mąż nalegali, żebym zrobiła USG, żeby określić płeć dziecka. Nie chcieli, żebym urodziła drugą córkę. To by znaczyło, że trzeba by zainwestować sporo pieniędzy w jej edukację, a potem wyszłaby za mąż i opuściła dom. Eliminowanie dziewczynek poprzez usuwanie płodów płci żeńskiej, zabójstwo, zaniedbywanie lub dyskryminacji dotyczy wszystkich warstw społeczeństwa. Dzieje się zarówno w zamożnych, jak i ubogich rodzinach w wielu krajach. W Indiach aborcje 10 milionów żeńskich płodów w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziły do zachwiania równowagi między płciami. Na 1000 chłopców rodzi się 899 dziewczynek. Według szacunków z tego powodu brakuje około 50 milionów dziewcząt i kobiet. Zjawisko to jest równie stare jak wiele kultur i odzwierciedla niską pozycję dziewcząt w społeczeństwach, w których traktowane są jako obciążenie, w przeciwieństwie do chłopców uważanych za wsparcie na przyszłość. Nie zaprowadzono mnie do mojego lekarza, który na pewno odmówiłby aborcji. Zawieziono mnie w inne miejsce, którego nie znałam. Wszystko tam było obce i tajemnicze. Prawdopodobnie zapłacono za milczenie. To nie tylko problem indyjski. Celowe usuwanie córek ma miejsce także w Chinach, Pakistanie i Bangladeszu. W Indiach stało się jednak ważnym tematem, zajmuje się nim ruch kobiecy. I to już od 20 lat. Prawo gwarantuje kobietom równouprawnienie. W rzeczywistości jednak, w zderzeniu z wciąż żywymi tradycjami patriarchalnymi, ochrona prawna nie istnieje. Życie kobiet od stuleci kształtują dawne obyczaje. W większości indyjskich rodzin dziewczynki wychowuje się w przekonaniu, że są mniej warte od chłopców i powinny całkowicie podporządkować się mężczyznom. Trzeba wprowadzić programy planowania rodziny i stawiać na dobrowolny udział społeczeństwa i jednostek w upowszechnianiu środków antykoncepcyjnych, by zredukować niechciane ciąże i zmniejszyć liczbę aborcji. Obyś miała 100 synów, brzmi indyjskie błogosławieństwo ślubne. Synowie są ubóstwiani i poważani. Synowie są gwarancją bezpieczeństwa finansowego na starość. Posiadanie synów jest dobrodziejstwem, ale brakuje dla nich przyszłych żon. Nie tylko kobiety niewykształcone i ubogie poddają się aborcji, gdy mają urodzić dziewczynkę. Zdarza się to także w warstwach zamożnych, w ekonomicznie rozwiniętych regionach, jak Pendżab czy Haryana. Tam jest najgorzej. Na przykład w południowym Delhi, stolicy Indii, aborcji dokonują wykształceni ludzie, którzy wiedzą, że jest nielegalna i niemoralna i narusza zasady religii. Myślą, że w nowoczesnym społeczeństwie konkurencji, gdzie każdy pożera każdego, córki stanowią tylko problem. By powstrzymać celowe aborcje dziewczynek, niezbędna jest odpowiednia polityka społeczna i gospodarcza. Tylko wtedy można zagwarantować podstawowe prawa kobiet.
Indyjski Center for Human Rights and Law walczy o stworzenie odpowiednich podstaw prawnych. Dlaczego tak trudno osiągnąć ten cel? W rządzie są ludzie, którzy podzielają przekonania większości społeczeństwa. Z jednej strony rząd musi udowodnić społeczności międzynarodowej, że coś robi w tym kierunku. Z drugiej zaś nie robi tego z przekonania. Dlatego nie wywiera zbyt dużego nacisku. W Indiach wciąż istnieje zwyczaj wnoszenia posagu do małżeństwa, chociaż 50 lat temu został prawnie zniesiony. Mimo oficjalnego zakazu nikt nie wnosi skargi z powodu naruszania prawa. Posag jest elementem zawierania małżeństwa. Nawet politycy, którzy ustanawiają i reprezentują prawo, sami wnoszą lub otrzymują posag. To dawanie i branie. Kobieta wprowadza się do domu męża. Przedtem spisuje się intercyzę, jaką sumę mają wpłacić rodzice panny młodej. Ale mąż i teściowie stawiają coraz to nowe żądania. Chcemy jeszcze jednego samochodu, jeszcze jednego mieszkania, a jeśli żona nie może tego dać, biją ją, czasem tak mocno, że umiera wskutek pobicia. Według Amnesty International w Indiach rocznie dochodzi do 15 tysięcy zabójstw z powodu posagu. Większość z nich deklaruje się jako nieszczęśliwe wypadki w kuchni. Kobiety oblewa się też kwasem, gdy ich rodziny nie są w stanie sprostać wygórowanym żądaniom. Indyjscy adwokaci i sądy coraz częściej zajmują się takimi przypadkami, bo coraz więcej kobiet zdobywa się na odwagę, by donieść na brutalnych mężów i dochodzić swoich praw. W ciągu ostatnich 50 lat indyjskie kobiety stały się bardziej niezależne finansowo. Domagają się uznania swej pozycji w społeczeństwie. Znane są przypadki na przykład w Pendżabie czy Harianie, że sprowadzano kobiety z bardzo ubogich regionów Indii i wydawano je za mąż za trzech lub czterech braci jednocześnie. W niektórych przypadkach dochodził do tego ojciec. Ponieważ brakuje kobiet, w ten sposób pięciu mężczyzn korzysta z jednej kobiety. Ustawy zakazujące aborcji płodów płci żeńskiej obowiązują w Indiach od 1994 roku. Nowsze prawo zakazuje określania płci płodu przed narodzeniem. W marcu 2006 roku po raz pierwszy skazano jednego z lekarzy na karę więzienia, gdyż ustalił płeć płodu i podjął się zabiegu aborcji. To pierwsze pozytywne kroki, lecz by zmienić tradycyjne przyzwyczajenia, potrzeba dziesięcioleci. Ile dziewcząt zostanie wyeliminowanych? Ile uda się uratować? Urodzenie syna nadal jest największym życiowym zadaniem młodej mężatki i jedynym sposobem poprawienia pozycji w domu męża. Według szacunków UNICEF-u ponad 2 miliony dziewczynek rocznie poddaje się zabiegowi obrzezania. Ta tradycja ma ponad 3000 lat. Trudno ją przypisać konkretnej religii czy warstwie społecznej. Chociaż w większości krajów afrykańskich okrutne okaleczanie kobiecego ciała jest zabronione, nadal się je praktykuje. Najczęściej dotyczy to dziewczynek w wieku od 4 do 12 lat. Zdarza się jednak, że obrzezaniu poddawane są młode kobiety podczas pierwszej ciąży. Co 15 sekund spotyka to jakąś dziewczynkę lub kobietę. 6 tysięcy dziewcząt dziennie.
Te dziewczęta przeżyły, lecz za jaką cenę? Wiele z nich przez całe życie cierpi na chroniczne infekcje, bolesne dolegliwości podczas menstruacji, stosunków płciowych i porodów. Oprócz skutków fizycznych pojawiają się także problemy psychiczne. Kobiety jako najsłabsze ogniwo we wspólnocie naginają się do kierowanych pod ich adresem oczekiwań i ulegają presji. Społeczeństwo traktuje obrzezanie jako zainicjowanie okresu dojrzewania i rytualne oczyszczenie. Przekazywanie rytuałów z pokolenia na pokolenie jest częścią kultury, mimo że powoduje poważne szkody. Nuria Hussein i Hamila Becker dokonywały obrzezań w Etiopii. Okaleczyły setki dziewczynek, wiele z nich posłały na śmierć. Wiedziałam, że to jest bardzo bolesne i złe, ale nie mogłam tego nie robić. Byłyśmy niewykształcone, nic nie wiedziałyśmy. Uważałyśmy to za naszą kulturę, naszą tradycję. Gdybym nie obrzezała swojej córki, nie ożeniłby się z nią żaden mężczyzna. Zostałaby sama. Obrzezałam ją, żeby zachować jej pozycję społeczną i nie zmarnować jej przyszłości. Dopóki kobiety nie będą lepiej poinformowane o skutkach tych niebezpiecznych praktyk, niewiele się zmieni. Tak okaleczyłam swoją córkę, że po urodzeniu przez nią dziecka lekarz wyszedł z sali i mnie uderzył. Pytał, czy chciałam ją zabić. Nie wyobrażał sobie, że własna matka mogła tak postąpić wobec córki. Omal nie umarła przy porodzie. Po tym przeżyciu córka nie traktowała mnie jak matki. Patrzyła na mnie jak ranne zwierzę. Sposób obrzezania różni się w wielu krajach. Zależy od danego plemienia, od środowiska, na wsi czy w mieście. W wielu regionach obrzezanie to powód do świętowania. Dziewczynka otrzymuje z tej okazji prezenty. Fatuma jest jedną z matek, które straciły swoje córki. Moja tragedia polega na tym, że sama obrzezałam swoją córkę. Potem związałam jej nogi, nie mogła nawet oddawać moczu. Po tygodniu zmarła. Austriacki aktor Karl-Heinz Böhm od wielu lat mieszka w Etiopii. W okresie wielkiej suszy dzięki jego akcji Ludzie dla ludzi uratował mieszkańców wielu wiosek przed pewną śmiercią. Dzisiaj walczy w pierwszej linii frontu przeciwko obrzezaniu. Zadecydowało o tym osobiste przeżycie. Ta dziewczynka Safia, 8, może 9-letnia, którą bardzo lubiłem, leżała z rozłożonymi nogami. Doznałem szoku, jakiego dotąd nie przeżyłem i pewnie nie przeżyję. Trudno sobie wyobrazić coś straszniejszego. Całkowicie ją obrzezano. Leżała w kałuży krwi i potwornie krzyczała. Wrogie kobietom przekonania polityczne i religijne, nierówność wobec prawa, niedostateczne wykształcenie, surowe normy społeczne i ekonomiczna zależność od mężczyzn pozbawiają kobiety podstawowych praw do ochrony zdrowia i nietykalności cielesnej. W wielu społeczeństwach przyczyna obrzezania tkwi w przekonaniu, że redukuje ono popęd seksualny kobiety, a tym samym pozbawia ją pokusy uprawiania seksu poza małżeństwem. Seksualna wierność kobiety nieobrzezanej podawana jest w wątpliwość. Lecz także mężczyzna płaci za to cenę. Moja żona niestety jest obrzezana. Taka kobieta nie ma ochoty na seks, bo musi znosić cierpienie.
Ciało jest okaleczone. Nie ma mowy o przyjemności. Ten rytuał jest głęboko zakorzeniony. Jak to możliwe, że matki świadomie przekazują tradycję tak okrutnego zabiegu, którego same doświadczyły? Młode pokolenie Afrykanek postawiło sobie za cel położyć kres temu okrucieństwu popełnianemu na kobietach. Ich walka skierowana jest nie tylko przeciwko tradycyjnym praktykom, lecz ma na celu zmianę mentalności, wzorców zachowań i zasad wychowania. Zamierzają wyplenić ignorancję i przemoc. Czy mogą w tym pomóc odgrywane scenki? Ta młodzież przedstawia sytuacje, w których młode kobiety bronią się przed obrzezaniem. Jasno stawiają sprawę, że nie zamierzają dłużej godzić się na tortury okaleczania. Matki i ojcowie, często po raz pierwszy, konfrontowani są z oporem młodych. Wskutek migracji zwyczaj ten przeniósł się także do Europy, Ameryki, Kanady i Australii. Dziewczęta nielegalnie poddawane są obrzezaniu przez lekarza z kraju ich pochodzenia albo specjalnie w tym celu sprowadzoną stamtąd kobietę. Zdarza się, że wysyła się dziewczęta na wakacje do kraju ojczystego, by tam je obrzezać. Prawniczka Linda Weil podjęła w Paryżu aktywną walkę z dawną tradycją. Priorytetem jest dla niej ochrona dziewcząt mieszkających we Francji i zagrożonych tym procederem. Nawet jeśli rodzice tłumaczą, że nie mogą postąpić inaczej, że muszą przestrzegać tradycji swojego kraju, że życzą swoim córkom jak najlepiej, że gdyby nie były obrzezane, nie znalazłyby męża, nie ma to znaczenia. Prawo karze tych, którzy dopuszczają się obrzezania. Chcę wszystkim uzmysłowić, że jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie afrykańskich dziewcząt, które u nas żyją. Tak jak białe dziewczęta, są one Francuzkami, Europejkami. Linda Weil w jej walce popiera młody artysta z Mali, Kafin Kul. W zaangażowanych pieśniach zwraca uwagę na zagrożenia, zachęca młode Afrykanki, by odeszły od tej nieszczęsnej tradycji. Zastanawiałem się nad tym problemem. Wiem, że w Mali ponad 80% dziewcząt jest obrzezanych. To tradycja. Postanowiłem napisać o tym piosenkę, żeby wstrząsnąć ludźmi, zmusić ich do refleksji, żeby zrozumieli, że nie każda tradycja jest dobra, a niektóre są wręcz groźne. Z tego powodu zaatakowało mnie kilka grup muzułmańskich w gazetach i w radiu. Posądzali mnie o satanizm, zarzucali, że jestem manipulowany. Prawda jest taka, że zdecydowanie sprzeciwiam się tradycji obrzezania. Dochodziło do sytuacji, że było bardzo źle. Kiedy mu powiedziałam, żeby poszedł do psychiatry, dostał ataku szału, zerwał obraz ze ściany i uderzył mnie nim w głowę. Był porywczy, zwłaszcza kiedy napił się alkoholu. Bił tylko mnie.
Dzieci nigdy nie uderzył, ale mnie bił w twarz, walił moją głową o ścianę. Ze wszystkim się godziłam, nie uciekałam ze względu na dzieci. Przemoc domowa jest problemem na całym świecie i dotyczy kobiet ze wszystkich warstw społecznych. Powoduje najwięcej obrażeń ciała u kobiet w wieku od 19 do 44 lat. W Szwajcarii liczba kobiet szukających ochrony przed przemocą domową jest rekordowa. Problem długo był ignorowany jako sprawa prywatna, nie dotycząca całego społeczeństwa. Od kwietnia 2004 roku przemoc domową uznaje się w Szwajcarii za oficjalne przestępstwo, a władze są upoważnione do ingerencji nawet bez formalnego oskarżenia. Jeśli policja zostaje powiadomiona o przemocy w domu, musi działać natychmiast. Zgodnie z prawem jest to naszym obowiązkiem. Nie musimy czekać, aż ofiara złoży oficjalne doniesienie. Policja w Zurychu ma do czynienia z 3-4 takimi przypadkami w tygodniu. Równie ważna jak ustawy chroniące kobiety jest działalność policji i sądów, które z odpowiednim wyczuciem badają sytuację ofiar. Dlatego gruntownie szkoli się policjantów, żeby potrafili stanąć w obronie kobiety w sytuacjach przemocy w domu, a społeczeństwo musi nauczyć się nie zamykać oczu. Mężczyźni dopuszczający się przemocy w domu wielokrotnie powtarzają swoje czyny. Przeciętnie dopiero po 35 takich przypadkach ofiara decyduje się powiadomić policję. Sprawcy najczęściej demonstrują wzorzec zachowania polegający na kontrolowaniu i wykorzystywaniu. Udowadniają swoją władzę nad ofiarą. Kobieta szukająca pomocy może się zwrócić nie tylko do policji, lecz także do licznych domów pomocy dla kobiet. W roku 2005 w jednym z 18 szwajcarskich domów pomocy dla kobiet schronienie znalazło 1435 kobiet i 1460 dzieci. Alarmująca jest nie tylko rosnąca liczba ofiar, lecz fakt, że kobiety te z reguły są w złym stanie psychicznym, pozbawione nadziei na przyszłość. Chociaż w Szwajcarii policja może zmusić sprawcę do opuszczenia wspólnego domu, przynajmniej na pewien czas, a nawet zamknąć go w więzieniu, to jednak większość kobiet szuka innego miejsca, gdzie mogłyby się schronić. Lecz tak jak w większości innych krajów, w domach pomocy dla kobiet brakuje miejsc. Głównie ze względu na ograniczone środki finansowe, mimo że w Szwajcarii wydatki na łagodzenie skutków domowej przemocy przekraczają 400 milionów franków rocznie. Tym kobietom trzeba pomóc w znalezieniu pracy, by mogły się uniezależnić. Z braku pieniędzy wiele z nich wraca bowiem do agresywnych mężów. Te kobiety potrzebują wielu rozmów i wsparcia. Te, które zdecydowały zwrócić się do nas o pomoc, to tylko szczyt góry lodowej. Kobieta, która pragnęła założyć rodzinę, czuje się odpowiedzialna za szczęście dzieci i męża. Nawet jeśli w grę wchodzi alkohol, wciąż czuje się odpowiedzialna. Także za życie seksualne swojego męża. Wiele kobiet, mając dzieci, rezygnuje z pracy zawodowej. Skłania je do tego nasz system, bo istnieje niewiele możliwości opieki poza rodziną. Bez pracy nie mają dochodów i są całkowicie uzależnione od mężów. Dlatego tak długo znoszą taką sytuację. Z obserwacji sprawców wynika, że powodem ich brutalnego zachowania jest chęć podporządkowania sobie ofiary. Niewielu mężczyzn zdobywa się na odwagę, by szukać pomocy w placówkach doradczych. Z trudem przychodzi im przyznać się, że nie są w stanie kontrolować swoich emocji i puszczają im hamulce.
Jest wielu wykształconych mężczyzn, którzy odnoszą sukcesy zawodowe, a jednak tracą panowanie nad sobą i stają się agresywni. Zasięg problemu uwidacznia, jak pilne są inicjatywy na płaszczyźnie narodowej i lokalnej, zapobiegające przemocy domowej. Rządy i społeczeństwa powinny potępiać przemoc, powodując zmianę sposobów myślenia za pomocą różnorodnych środków. Według badań opierających się na 50 ankietach, przeprowadzanych na całym świecie, co najmniej jedna na trzy kobiety była w życiu bita, zmuszana do seksu lub maltretowana w inny sposób. Kiedy mówię klientom, że pracuję tu pod przymusem, większości to nie obchodzi, bo przecież zapłacili za moje usługi. Jeden z klientów przechylił mnie przez poręcz balkonu głową w dół i powiedział: albo zrobisz, co ci każę, albo cię zrzucę z balkonu. Handel kobietami uważany jest za interes niezbyt ryzykowny i bardzo opłacalny. Zyski, jakie osiągają międzynarodowe sieci przestępcze, uprowadzając i wykorzystując ludzi, szacowane są przez Organizację Narodów Zjednoczonych na 7 do 10 miliardów dolarów rocznie. Handel kobietami i dziewczętami jest zjawiskiem międzynarodowym. Z reguły wiąże się z przymusową prostytucją i innymi formami seksualnego wykorzystywania lub niewolniczej pracy w domu. Przyczyny handlu ludźmi tkwią przede wszystkim w nierównościach ekonomicznych i społecznych. Jak silnie łączy się on z biedą, najwyraźniej pokazują doświadczenia Europy Wschodniej, głównie Mołdawii, Rumunii i Ukrainy, gdzie poziom ubóstwa i stopień bezrobocia są wysokie. Handlarze ludźmi przywieźli do Europy Zachodniej wiele prostytutek z Mołdawii, najbiedniejszego kraju byłego Związku Radzieckiego. Ludzie tutaj są w bardzo trudnej sytuacji. Nie chodzi o to, że nie mają co jeść, tylko żyją z dnia na dzień. Dlatego zrobią wszystko, by mieć lepsze życie. Kiedy podejmują ryzyko i wyjeżdżają za granicę, nie mając w ręku nic poza obietnicami, myślą, że wszędzie jest lepiej niż tu. Te trzy kobiety były przekonane, że czeka je szczęście. Lecz myliły się. Najpierw umieszczono nas w jakimś mieszkaniu, gdzie byłyśmy zamknięte przez 4 dni. Tylko od czasu do czasu zjawiał się jakiś mężczyzna i mówił, żebyśmy się nie martwiły, że wszystko będzie dobrze. Po 4 dniach wywieziono nas do Stambułu i tam się wszystko zaczęło. Zmuszano nas do prostytucji. Dokładnie pamiętam swojego pierwszego klienta, 17-letniego chłopaka. Musiałam robić wszystko, żeby go zadowolić. Wiedziałam, że jeśli się poskarży, to mnie pobiją. Powiedzieli, że mamy do spłacenia wielkie długi za podróż z Mołdawii do Turcji. Siedziałyśmy zamknięte w mieszkaniu na 4. piętrze. Nie można było z niego wyjść. Nie miałyśmy kogo poprosić o pomoc. Pewnej nocy obudziła się i zrozumiała jedno. Musi uciekać. Schodziła z 4. piętra przez balkon, lecz w połowie drogi spadła na ulicę. Udało jej się uciec, ale została ciężko ranna. Kolejna ofiara po powrocie w rodzinne strony maskuje się, nakładając perukę i ciemne okulary z obawy przed ludźmi, którzy organizowali jej podróż. Grozili, że jeśli ucieknie, odnajdą ją i zabiją.
Nie pamiętam swojego pierwszego klienta, ale pamiętam, jak szef powiedział do mnie: masz do wyboru. Albo będziesz dla nas pracować, albo wytniemy ci z ciała organy i sprzedamy je. Pewnego dnia zaczepiłam na ulicy policjanta. Zaprowadził mnie na komisariat. Pytał o dowód osobisty. Tylko w ten sposób mógł mi pomóc stamtąd wyjechać. Potem okazało się, że miał konszachty z moim Alfonsem. Brał od niego pieniądze. W końcu odesłali mnie z powrotem. Dziewczyny, które do nas przychodzą, potrzebują dużo czasu, zanim się otworzą i będą w stanie opowiedzieć, co się z nimi działo. Swoje przeżycia przekazują nam też za pomocą rysunków, które pokazują, jak głęboka jest trauma po przeżytych doświadczeniach. Nasz ośrodek istnieje od 4 lat. Nawet jeśli któraś dziewczyna na krótko wraca do domu, znów zjawia się u nas, bo potrzebuje pomocy. Po tych przeżyciach wiele kobiet nie umie odczuwać miłości. Nawet do własnej rodziny, do własnych dzieci. To najbardziej tragiczne konsekwencje. W roku 2004 Międzynarodowy Ośrodek Ochrony Praw Kobiet La Strada uruchomił w Mołdawii gorącą linię prowadzoną przez doświadczone i specjalnie wyszkolone doradczynie. Linia jest dostępna poprzez bezpłatny międzynarodowy numer telefoniczny i służy prewencji. Jest też do dyspozycji kobiet, którym uda się tu dodzwonić z innych krajów. Otrzymaliśmy zgłoszenie z La Strady. Zgłosiła się dziewczyna w Stambule. Mówiła, że nie wie, gdzie jest. Wie tylko, że z jej okna widać hotel naprzeciwko. Sprawą zajął się jeden z naszych ludzi, który nawiąże kontakt z odpowiednimi placówkami policji w Stambule, żeby spróbowały odnaleźć dziewczynę. Kobiety, którym udało się uciec, są gotowe mówić o przemocy, jakiej doznały. O gwałtach i o tym, że nie wolno im było korzystać z pomocy lekarza. Najbardziej prawdopodobne jest, że któraś z dziewczyn zatelefonuje w nocy, korzystając z telefonu klienta lub stręczyciela, który dostały, żeby mógł je kontrolować. Przez telefon mówią bardzo mało. Najczęściej tylko kim są, co widać z okna i jak tam trafiły. To musi nam wystarczyć, by rozpocząć akcję pomocy. Podczas pierwszej rozmowy staram się zapewnić dziewczynie poczucie bezpieczeństwa. Potem mówimy o tym, co jej się przydarzyło, o jej strasznych przeżyciach. Na koniec analizujemy ryzyko i zastanawiamy się, jakie możliwości reintegracji istnieją tu, w Mołdawii. Jakie szanse na lepsze życie mają takie kobiety jak Walentyna, ofiary organizacji przestępczych, które zarabiają na nich pieniądze i nie zamierzają zaprzestać tych interesów? Mogę tylko ostrzec każdą kobietę przed opuszczaniem kraju. Nawet jeśli ufa osobie, która jej obiecuje dobrą pracę i życie za granicą, nigdy nie wiadomo, gdzie naprawdę wyląduje. Trasy handlu ludźmi nie przebiegają jedynie z południa na północ, ale też między różnymi krajami na południu. Na przykład z Brazylii do Tajlandii, z Rumunii do Kambodży, z Mozambiku do Afryki Południowej, z Nepalu do Indii. Trasy stale się zmieniają, a handlarze najwyraźniej zawsze o krok wyprzedzają wymiar sprawiedliwości. Jego zadaniem jest ochrona praw ofiar, bezwzględne egzekwowanie ustaw wymierzonych w dyskryminujące zachowania oraz surowe karanie sprawców. Jak tysiące innych rodziców, mężów i braci,
Ten mężczyzna od kilku lat poszukuje swojej córki. Szansa na jej odnalezienie jest jednak niewielka. Większość kobiet znika i nigdy nie wraca. Znajdą nas na polach, gdzie uprawiamy ziemię. Znajdą nas nad rzeką, gdzie czerpiemy wodę. Znajdą nas w lesie, gdzie zbieramy drewno. Są bezimienni, pozbawieni twarzy. Bandyci, rebelianci, żołnierze. Ranią nasze ciała, niszczą nam duszę. Odbierają nam siłę. Potem odrzucają nas jak śmieci. Jesteśmy śmieciami, które po sobie pozostawiają. My, które kiedyś nazywali matkami, siostrami, żonami, córkami. Odrzucone przez naszych mężów jesteśmy polem bitwy. Jesteśmy amunicją, niewidzialną, niesłyszalną. Gwałt nie jest zjawiskiem nowym. Od dawien dawna towarzyszy wojnom. Najnowsze konflikty na Bałkanach i w Afryce szczególnie wyraźnie pokazały, jak gwałt na kobietach systematycznie i z premedytacją staje się metodą wojny. Podczas wojny w Kosowie tę kobietę rozdzielono z mężem i wywieziono do opuszczonego domu poza wioską. Serbska paramilicja przez 2 tygodnie przetrzymywała mnie w tym domu. Codziennie byłam kilka razy gwałcona. Minęły lata od czasu, odkąd zmuszona była znosić straszliwą przemoc i agresję. Dopiero teraz zaczyna o tym mówić. Daje znak, że potrzebuje pomocy. Do dziś nie wiadomo dokładnie, ile kobiet zgwałcono podczas wojny na Bałkanach. Ofiary przez wiele lat milczały. Społeczeństwo odrzuca zgwałcone kobiety. Takie organizacje jak Medika Kosowa pomagają im przełamać milczenie, zacząć mówić o swoim cierpieniu, które ciąży na ich życiu. Chcemy pomóc wszystkim kobietom, które w czasach wojny doznały bezpośredniej przemocy poprzez gwałt, uszkodzenie ciała czy w inny sposób. Kobietom, które żyją z traumą, których mężów lub synów uprowadzono w czasie wojny. Chociaż w czasie najnowszych wojen wielokrotnie donoszono o seksualnej przemocy wobec kobiet, brakuje wiarygodnych danych na temat prawdziwego rozmiaru zjawiska. Brak relacji ofiar oraz zainteresowania ze strony rządów, by odpowiednio podejść do wojennych okrucieństw. Na naszym oddziale psychospołecznym roztoczyliśmy opiekę nad 900 kobietami. Mówię tylko o jednym oddziale. Kolejne grupy tworzą kobiety, które potrzebują pomocy w sprawach zdrowia czy w kwestiach prawnych. Tylko niecałe 20% tych kobiet otwarcie mówi o swoich wojennych doświadczeniach. Wojna w Kosowie była jedną z wielu, w których kobiety cierpiały z powodu niewyobrażalnej przemocy. Można by przypuszczać, że kobiety powinny czuć się bezpieczniej niż mężczyźni, że wojsko i policja ich nie zaatakuje, koncentrując się na mężczyznach.
Były to błędne przypuszczenia. Armia serbska oddzielała kobiety od mężczyzn. Mówili, że musimy jechać do Albanii. Nie pojechałam tam. Wróciłam do swojego domu w Dżakowej. Nie chciałam jechać do Albanii i nic nie wiedzieć o moim mężu. Po 6 latach przywożą zwłoki z Serbii i opowiadają, jak zabijali tych mężczyzn. Kobiety mówią o śmierci swoich mężów. Jest nawet miejsce na okazanie smutku. Lecz to, że je zgwałcono, zazwyczaj pozostaje tajemnicą. Z kobietami z Kosowa było tak, że kiedy bezpośrednio po wojnie chciałyśmy się dowiedzieć, ile kobiet z regionu, w którym pracujemy, ucierpiało w czasie wojny z powodu przemocy seksualnej, zawsze mówiły w trzeciej osobie. Tak, to się zdarzyło w naszej wsi. Na własne oczy widziałam, jak żołnierze schwytali sąsiada, a jego żonę siłą zaciągnęli do domu i zgwałcili. Wiemy, że mówią o sobie. Od jednej z ofiar w Dżakowej słyszeliśmy, że rodzina trzymała ją w zamknięciu, bo jej ojciec nie chciał, żeby ludzie pokazywali ją palcem, mówiąc: to ta, którą zgwałcono w czasie wojny. Dziewczyna była całkiem odizolowana, w pewnym sensie psychicznie okaleczona przez własną rodzinę. Nie mogła mówić o tym, co ją spotkało. Gwałt stosowany jest systematycznie i z rozmysłem jako broń, jako strategia, by upokarzać całe wspólnoty, podporządkowywać je lub zastraszać, by niszczyć więzi społeczne, zmuszać społeczności do opuszczania wiosek, regionów, nawet kraju. Kiedy prawda o tych tragediach ujrzała światło dzienne, władze twierdziły: to jest temat, o którym nie chcemy mówić. Nie wierzymy, że miało to miejsce w takich rozmiarach. Może były pojedyncze przypadki, ale mamy inne priorytety. Co musi się stać, żeby te kobiety zaznały sprawiedliwości? Jak to możliwe, że sprawców, mimo istniejących podstaw prawnych, najczęściej nie spotyka żadna kara? Kobiety nie tylko są ofiarami przemocy. Na całym świecie angażują się w walkę z niesprawiedliwością, stając w obronie swych praw. Opracowanie: Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst: Marianna Weisdorn. Czytali Elżbieta Groszek i Marek Lelek.